Luzno rączki, nie zastanawiamy się, nie boimy się. Rozluźnijcie ręce. Najmilej wspominam lekcję z panią Izabelą Wysocką, panią od przyrody. Bardzo fajnie prowadziła lekcję na wesoło, każdy miał uśmiech na twarzy. Najmilej wspominam panią od angielskiego, panią Skrobowską, bo dzięki jej lekcjom nauczyłam się chociaż trochę angielskiego i mogłam porozumieć się z obcokrajowcem. Moim ulubionym nauczycielem jest pani nasza wychowawczyni, Elżbieta Krzepkowska. Ja bardziej lubię ją za to, że może pomóc każdemu uczniowi w każdej sytuacji. Bardzo lubiłem lekcję godziny wychowawczej, ponieważ z panią Elżbietą mogliśmy rozmawiać na różne ciekawe tematy. Najbardziej lubiłam wycieczki, ponieważ pani Ela zawsze je organizowała i były bardzo fajne. Pojechaliśmy do Łodzi, do aquaparku. Było tam fajnie, były tam trzy zjeżdżali. Najbardziej lubiłem tą kamikadzę. Najmilej wspominam lekcję muzyki, ponieważ zawsze się na niej dużo śmialiśmy i po prostu było zawsze fajnie. Najbardziej wspominam moment, kiedy byłem na zawodach z panem Tomkiem. Wtedy przegrywałem spotkanie, ale pan Tomek bardzo mnie wspierał i to było moje największe przeżycie. Ja lubię lekcję przyrody z panią Izą Wysocką, bo jest beka. Ja bardzo lubię WF, bo lubię uprawiać sporty, biegać, grać w różne gry. Najgorzej to wspominam, jak w szóstej klasie to przez prawie rok nie ćwiczyłem na WF-ie. Siedziałem w bibliotece, no i brakowało mi tego. Najmilej wspominam przerwy w naszej szkole, bo panowała fajna atmosfera i zawsze dobrze się bawiłam. Najśmieszniej wspominam momenty na karuzeli na boisku szkolnym. Ponieważ kręciliśmy kolegę tak długo, aż po prostu zwymiotował. Najbardziej wspominam panią Agnieszkę Dziwani, ponieważ uczyła nas bardzo krótko, ale odeszła bardzo szybko też na emeryturę, więc też pamiętam o niej, tak. Najbardziej podobały mi się lekcje muzyki z panem Andrzejem, ponieważ panowała na nich miła atmosfera i można było porozmawiać z kolegami. Najmilej wspominam wycieczki organizowane przez panią Elę Krzepkowską, ponieważ była tam miła atmosfera i świetnie się bawiliśmy. Ja zapamiętałam taką sytuację z zielonej szkoły. W zasadzie to śmieszną, bo w nocy, jak miałyśmy wszystkie okna pozamykane i zgaszone światło, zobaczyłam jakieś światełko na podłodze. I tak się wszystkie przestraszyłyśmy, że schowałyśmy się na jednym łóżku i tak całą noc siedziałyśmy. Najmilej wspominam lekcję biatlonu, ponieważ pani dużo od nas wymagała i wiedziała, że nam się to przyda, że widziała w nas coś. Pamiętam, że na lekcji matematyki zawsze pani Kolińska opowiadała jakieś żarty i każdy się śmiał. Jak nazywa się duża osa? Big Os. Adam Proczkowski, Ola Witkowska, Laura Grzybołowska, Daria Dywek, Ola Adamowicz, Dominika Urbaniak, Adam Stycunowicz, Patryk Liszewski, Filip Brzuska, Dawid Buława, Harut Jurfagosian, Maciek Adamczyk, Wiktoria Gębarowska, Sebastian Roguski, Emilka Świerczewska, Jennifer Ravenska, Wiktor Ćwiek, Julia Kurpiewska, Filip Klić.